Nasz region nazywany jest Zagłębiem Ziemniaczanym, ponieważ uprawa tego warzywa dominuje na tym terenie. W naszym powiecie uprawia się bardzo dużo ziemniaków jadalnych. Uprawia się je w taki sposób, żeby jak najwcześniej były do konsumpcji. W związku z tym sadzi się je bardzo wcześnie, już w marcu. Wśród wczesnych ziemniaków dominują odmiany Polumia, Carrera, Colomba, Fryzlander, Denar czy Lord. Kościelacki ziemniak cieszy się u nas tutaj popularnością dlatego, że jest on po prostu smaczny, gładki i nie jest on nafaszerowany. Mówiąc brzydko, chemią. Ziemniaki przygotowuje się do sadzenia na początku lutego. Kartofle wsypuje się do skrzynek i na 2 tygodnie zamyka się je w ciemnych i ciepłych pomieszczeniach. Następnie, gdy ziemniaki zaczną kiełkować, trzeba je naświetlać, żeby wzmocnić strukturę kiełków i zapobiec ich łamaniu w trakcie wysadzania. Pierwsze ziemniaki w tym roku były wysadzane, zdarzało się, że w lutym. My tutaj sadziliśmy około 5 marca. Uprawa ziemniaka jest bardzo ciężka, ponieważ tak, musimy wyjechać wczesną wiosną, gdy jeszcze jest zimno. Po prostu chodzi tutaj o to, żeby on się szybko ukorzenił. I jak przychodzi ciepło, żeby on po prostu już wyszedł powyżej powierzchni ziemi. Szybko wtedy on zaczyna swoją wegetację i wtedy możemy bardzo wcześnie wyjechać z nim na rynek. Na przełomie kwietnia i maja nasz region nawiedziły silne przymrozki. W nocy temperatura spadła nawet do 7 stopni poniżej zera. Takie wahania pogodowe dały się we znaki rolnikom uprawiającym ziemniaki. Oczyliśmy te przymrozki, ziemniaki wymarzły, ale jakoś poradziliśmy sobie, ponieważ okrywamy je foliami, włókninami, żeby tak nie przemarzały. Okrywaliśmy ziemniaki folią, włókniną, co zabezpieczyło te ziemniaki przed całkowitym przemarznięciem, uchroniło je od tego. Szkody w tym roku wydaje mi się, że były dość spore, ponieważ mróz trzymał długo miejscami i od pierwszej w nocy zaczęło łapać do samego rana, także te ziemniaki złapało mocno. W dzień było zimno, także ta ziemia się nie nagrzała. No i przymarzły najbardziej to, które dotykały folii. Włókninę troszkę mniej, bo zawsze materiał jest bardziej odporny. Tak, oczywiście dotknęła rolników i to w znaczącym procencie, ponieważ szacowane szkody wynoszą około 15-20%. Głównie to są ziemniaki, bo tutaj nasza gmina słynie właśnie z ziemniaków i to są ziemniaki. Chociaż jeszcze tak samo inne warzywa, tam kapusty, selery, pory. Choć plantatorzy starają się osłaniać ziemniaki przed szkodliwym działaniem przymrozków, to niestety nie zawsze się to udaje. To nie jest całkowite zabezpieczenie, ponieważ po części rośliny przymarzły. Jak już wiemy, że już przymrozki przyjdą, to oczywiście wszyscy idziemy na przykład rodzinom na pole i przykrywamy te kartofle. No i to zależy, czy włókniną, czy folią. Oczywiście pod włókniną jest lepiej, bo ona jest zrobiona z lepszego materiału. Po prostu ona tak na tych kartoflach nie ciąży. Ale to znowu, jak jest duży mróz, dajmy tak teraz był, to te kartofle, czy pod folią, czy pod włókniną, to dostały tak samo. A na przykład te, co były bez okrywy, po prostu je, jakby to powiedzieć, skosiło do zera. Zmarznięte ziemniaki muszą się zregenerować, co niestety opóźnia czas wykopków, a co za tym idzie, pojawienie się tak lubianych młodych ziemniaków na rynku. Niestety te przymrozki w tym roku bardzo opóźniły spodziewane wykopki, bo spodziewaliśmy się po tej tegorocznej wiośnie, że no już dzisiaj byłyby raczej w sprzedaży nasze polskie ziemniaki, młode polskie ziemniaki. Mimo że ta plantacja wygląda bardzo ładnie, to jednak widać na niej ślady podmarznięcia. Ziemniak po takim podmarznięciu musi się zregenerować. To jakiś czas trwa. W zasadzie 1,5 tygodnia od ostatniego przymrozku trwa regeneracja. Dopiero dzisiaj widać, że te ziemniaki zaczęły na nowo rosnąć. Pierwszych młodych ziemniaków powinniśmy się spodziewać około 20 maja. Powinny się zacząć wykopki u nas w rejonie. Nie tylko plantatorom ziemniaków przymrozki dały się we znaki. Straty, choć mniejsze, odnieśli też producenci owoców i warzyw. W gminie Wróble, znanej z sadownictwa, na szczęście straty są nieduże. No mogę tutaj mówić tylko o sadach jabłoniowych, które posiadam. I na większości odmian, przynajmniej na chwilę obecną, nie widać żadnych uszkodzeń mrozowych. Jedyną grupą odmian, na których są jakieś straty w tym momencie, to jest grupa Jonagolda, czyli Jonagoret, Red Prince, Jonika. No i w moim przypadku jest to około 20-30% straconych kwiatów.
Silne przymrozki dla naszego regionu słynącego z rolnictwa i różnorodnych upraw mogą nieść spore straty. Choć w przypadku ziemniaków okrywanych wydłuża to tylko czas oczekiwania, to w przypadku takich upraw jak truskawki czy inne owoce może to również znacząco wpłynąć na cenę.